Siemanko, witajcie. Kurczę, nie zauważyłem, kamera ma tylko 13%, ale może coś nagramy. Doszłem do wniosku, że dzisiaj mamy piątek, nagrywałem w czwartek, będzie pewno też filmik. Pewnie znaczy się był. Odnośnie stwierdziłem, że tutaj ten piasek wysypie, kupiłem cementu, te resztę żwiru co jest, to tyle co tu będzie można, to zalejemy tej posadzki. Może na 1/3, może na pół garażu starczy. Odnośnie teraz kombajnu, słuchajcie, header mam już, węże mam odłączone, pasek mam odłączony. Właśnie byłem nalać do góry wody, byłem przepompować go. Także włączamy prąd i będziemy go palić. Tylko kwestia jest taka, w zeszłym roku zapalił ledwo, bo ledwo, akumulatory były ładowane. Cały sezon były dobre i teraz odnośnie, zobaczymy czy zapali. Może zapalić, a może nawet wcale nie obrócić. Także wejdziemy do góry sobie. Co to w ogóle jest w tej kabinie? Myszami nie śmierdzi, trutki porozkładane, pajęczyny i no wszędzie. Jeszcze żeby, zaraz wam pokażę, czy wejdę specjalnie. Kombajn nie był palony, żeby nie było. Widać czy nie widać? Pajęczyny są w kominie, także wody jest nalane. Teraz przejdziemy sobie do kabiny. Otworzymy szybkę. A, tu jeszcze dmuchawa jest od dmuchania. Zobaczymy sobie. Zobaczymy, czy on w ogóle... O Jezus, ile to pajęczyn. Prąd jest. Na luzie. Dobra, gaz do oporu. Teraz, słuchajcie, chwila prawdy. O! Widzicie? Nawet nie drgnie. Wszystko gaśnie. Akumulatory do zera wyjechane. Dobra, słuchajcie. Widzimy się albo za chwilę, albo w następnym odcinku. No siemano, widzimy się znowu. Słuchajcie, podłączone są akumulatory. Jedziemy na dwa prostowniki. Mamy tu podłączone wszystkie kable. Tu trochę były zaśniedziałe. Musiałem dwie klemy nowe założyć. No niby akumulatory żyją, bo bulgotają. Sprawdzałem miernikiem, chciałem kurczę wam pokazać, ale kamerka całkiem się wyładowała i ten miał 8, a ten miał 6, także stan chyba agonalny był tych akumulatorów. Przez całą zimę ja ich nie wyciągałem. Te akumulatory też gdzieś mają, ja wiem, około 10-11 lat już. Tak właściciel mówił, że jak go brałem, to miał 4. Mówi, że 4/4 rok te akumulatory, także 4/5, no coś koło tego. Także już swoje mają. W zeszłym roku, jak możecie sobie filmik zobaczyć, on odpalił, ledwo co odpalił, ale odpalił. Zaś się naładowałem, były zdjęte, naładowałem je ładnie, przez całą noc się powoli ładował każdy i cały sezon bez żadnego problemu palił i wszystko chodziło, ale cały rok stały, także będziemy, naładuję je teraz tyle, żeby odpalić. A zaś sobie jak przejadę do stodoły, to sobie je wyciągniemy i w garażu na normalnie po ludzku na spokojnie naładujemy. Dobra, trzymajcie się. Witajcie, siemanko. Jesteśmy z małym poślizgiem drugiego dnia. Dzisiaj mamy sobotę. Słuchajcie, ładowały się akumulatory. Nie wiem co z tego będzie, czy dało się je ożyć, czy nie. Idziemy do środka, włączymy prąd. Dobra. Idziemy i zobaczymy, czy on będzie chciał nam zahechłać. Jak nie, no to trzeba będzie pewnie jakieś akumulatory kupić. Także jak na razie prąd jest. Jest nadzieja. Gaz mamy do oporu. Także trzymajcie kciuki, chyba prawdy. Żyje!
trochę czerwony.
Ogonek wchodzi tak na styk. Z tyłu stoi ukra włosiewny. Nie chcę przypieprzyć w niego. Jeszcze tu mały zapas jest. Także cofniemy sobie. Kurczę, pasek kwiczy. Jak jest do końca spowalniacz zrobiony, to o, już przestało. Lekko kwika. Dobra, cofniemy sobie jeszcze tamte. Dobra, starczy. Dobra, może stać. Słuchajcie, kluczyk wyciągam. Zmęczyłem się, spociłem się. Nie wiem, czy była dobrze kamerka ustawiona, jak odczepiałem header. Tutaj do stodoły ma, nie wiem jaką bizon ma szerokość, ale drzwi mają 3,20, także po 10 cm po bokach luzu jest. I do góry tak samo. Schodki muszę podnieść i tu na prosto, ładnie po łuku do samego końca i muszę się przy samym garażu ustawić, także jest ciężko. No ja już jestem wprawiony, bo tutaj dwa sezony był bizon chowany. Teraz poszło tam do garażu, także header mamy odczepiony. Header się czymś nakryje, bizonek tu sobie będzie, tutaj będzie stał. Niewykluczone, że będę wymieniał olej i to wszystko, może nawet tutaj, bo mam bliżej warsztatu, a tam sobie będę powoli na dniach, gdy będę miał czas, to sobie tam zalejemy sobie tą posadzkę. No i będzie jeszcze chyba kolejny filmik, może z wymiany oleju, jak będę wymieniał olej, filtry. Musimy przejrzeć tutaj łańcuch z przodu i w ogóle. Dobra, to trzymajcie się, na razie, cześć.